Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Kontrolowana. Rozmawia Jacek Naliwajek. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dziś poznamy skład rządu. To będzie rząd Beaty Szydło czy rząd z Beatą Szydło? Nie, rząd Beaty Szydło stworzony przez koalicję Zjednoczonej Prawicy. Koalicję Zjednoczonej Prawicy, to znaczy te partie, które są mniejsze, które stawiają duże warunki? To jest naturalne. Nie wiem, czy duże, czy małe. Natomiast jest naturalne, że... A jakie stawiają warunki? Nie będę przecież ujawniał kulis czy kuchni politycznej, bo tego się nie robi, tak? Natomiast niewątpliwie jest nam łatwiej tworzyć niż przy takich koalicjach, które powstają z kilku partii i tworzą koalicję przedwyborczą, nie taką jak nasza, bo nasza to jest koalicja Zjednoczonej Prawicy pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, więc programowo mamy niewielkie różnice, albo ich prawie w ogóle nie ma. Natomiast oczywiście rząd to są personalia. Personalia zawsze wywołują pewne animozje, czy jakieś tam perturbacje związane z tworzeniem stanowisk i myślę, że to jest naturalne. I stąd to opóźnienie w ogłoszeniu nazwisk ministrów? No nie tylko. Były też przerwy techniczne, jak były określane rozmowy pani przyszłej premier z ambasadorem, wyjazd prezydenta. No to są rzeczy takie naturalne, których na tydzień czy na dwa tygodnie wcześniej nawet nie da się przewidzieć. Tak? Wydaje mi się, że minęło dopiero dwa tygodnie. Jesteśmy, uważam, w dobrym tempie tworzenia rządu i tak wydaje mi się, że jestem pewny, że będzie to najszybciej skonstruowany rząd w tym 25-leciu. A ilu będziemy mieć ministrów z Pomorza? Jarosław Sellin będzie ministrem? No, nie mogę ujawniać informacji, zanim tego nie zaakceptuje Komitet Polityczny, który dzisiaj się zbiera, tak? I to, te informacje poda albo rzecznik, albo przyszła pani premier. A będzie w nim, w tym rządzie Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński? No, myślę, że któryś z nich będzie. Któryś z nich czy trzej? To nie mogę powiedzieć, nawet gdybym wiedział, tak? A nie, panie pośle, a nie obawia się pan, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości będzie rozczarowana, jeśli Antoni Macierewicz stanie na, choćby na czele Ministerstwa Obrony Narodowej? No myślę, że gdyby nie stanął na czele żadnego resortu, to nasz elektorat byłby właśnie rozczarowany. Myślę, że nasz elektorat oczekuje tego, że Antoni Macierewicz będzie ważną postacią w przyszłym rządzie. Ale jednak w kampanii wyborczej, gdy padła sugestia, że Antoni Macierewicz będzie ministrem obrony narodowej, Beata Szydło zwołała konferencję, powiedziała, że to nie opozycja, to nie prasa będzie układała nam rząd, że ministrem, kandydatem na ministra obrony narodowej jest Jarosław Gowin. A teraz okazuje się, że nic z tego nie ma. Jeżeli pan redaktor i państwo pamiętacie, to pani Beata Szydło powiedziała, że najprawdopodobniej będzie to Jarosław Gowin. Nie powiedziała, że na pewno. Jeżeli najprawdopodobniej, to znaczy, że może być inne rozwiązanie. I to inne rozwiązanie być może będzie. No musimy poczekać jeszcze parę godzin. A kto będzie ministrem obrony narodowej? Nie mogę ujawnić, nawet gdybym wiedział. Ale Antoni Macierewicz? Być może będzie. Profesor Jadwiga Staniszkic w dzisiejszej Rzeczpospolitej mówi, że w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo silna presja oddolna, żeby zdobywać stanowiska. Działacze terenowi czekają na swoje łupy ponoć. To prawda? No nie ma czegoś takiego jak czekanie na łupy. Oczywiście jest to znowuż taki medialny humbug. Wydaje mi się, że rzeczą naturalną jest, tak, że jak następuje zmiana władzy, to następuje też zmiana wiele stanowisk. Tak? No przecież nie pamiętamy przez 8 lat, ile stanowisk wymieniła koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to w ciągu 25 lat wcześniej takiej ilości zmiany stanowisk nie było i stworzenia tyle nowych stanowisk. My na pewno zmniejszymy ilość stanowisk w administracji, to zapowiadaliśmy i na pewno to zrealizujemy, a wymiany są naturalne, no to chyba wszyscy tego oczekują. Gdybyśmy tego nie zrobili, no to byśmy, nikt by na nas więcej nigdy nie zagłosował. Do obsadzenia będą spółki Skarbu Państwa, agencje rolne, administracja rządowa. To bardzo wiele stanowisk, które będziecie mogli, choć nie musieli, obsadzać swoimi ludźmi. Na pewno wszystkich nie obsadzimy tak zwanymi swoimi ludźmi, tak? Zawsze są... To jakie będą kryteria? Są osoby, zawsze są kryteria merytoryczne, tak? No nie można też powiedzieć, że jeżeli ktoś jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to on nie może pełnić żadnej funkcji, bo przecież mamy wielu członków, którzy mają, są merytoryczni, tak? I zarówno
to widać w parlamencie, jak i w radach miejskich, w radach gminnych, tak, czy no, osoby, których nie są ujawniane, są członkami partii, więc w sposób naturalny część z nich będzie te funkcje pełniła, ale oczywiście zawsze, to było i w 2005 roku, sięgaliśmy też po ludzi spoza partii, tak, osoby bezpartyjne, osoby niezależne też będą pełniły takie funkcje. A teraz po wygranej macie napływ chętnych do zapisania się do partii? Tak specjalnie tego nie zauważyłem. No są chętni, ale my do tego bardzo ostrożnie podchodzimy, bo zdajemy sobie sprawę, że to może być koniunkturalne, więc bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. A jak ich sprawdzacie? No nie mamy służb w tej chwili do sprawdzania, tak? To tylko i wyłącznie poprzez znajomych. W jaki sposób rozróżnicie, czy to jest rzeczywista chęć przystąpienia do partii, czy koniunktura, bo można liczyć na stanowisko, które będziecie dzielić. Zasada jest prosta, tak? Żeby zostać członkiem partii, trzeba mieć dwie osoby wprowadzające. Jeżeli te dwie osoby wprowadzające znają tę osobę, która chce przystąpić, to ta osoba może być. Jeżeli takich osób się nie znajdzie, to nie zostanie członkiem. Nie bez przyczyny pytam o ten odwet, o te stanowiska, dlatego że o zaniechaniu odwetu apelował po wyborach Jarosław Kaczyński. No nie bez przyczyny apelował o zaniechanie odwetu. No i myślę, że słusznie. Nie ma takiej chęci odwetu, nawet jeżeli ona może w takich szeregowych członków jest, to muszą pohamować swoje, że tak powiem, apetyty, tak? Jesteśmy partią odpowiedzialną i będziemy dokonywali zmian tam, gdzie one są konieczne, tak? Ja pamiętam 2007 rok, kiedy myśmy stracili władzę, to w pierwszej kolejności byli zwalniani nasi osoby, które zostały powołane przez nas, a nie zwalniało się na przykład osób, które wcześniej z nadania jeszcze SLD spełniły funkcję już od kilkunastu lat i były typowymi aparatczykami jeszcze z czasów PZPR-u. To takich nie zwalniano, tylko zwalniano osoby, które były przyjęte w czasie Prawa i Sprawiedliwości. Miałem takie przypadki, że osoby z konkursów, które kompletnie były niezależne, nic nie związane z Prawem i Sprawiedliwością, były zwalniane tylko i wyłącznie dlatego, że zostały przyjęte ze czasów Prawa i Sprawiedliwości. My takimi kryteriami się na pewno nie będziemy kierować. Mhm. Panie pośle, jako odwet Platforma traktuje zapowiedź referendum w sprawie odwołania prezydenta Gdańska. Zapowiedział go na naszej antenie poseł Andrzej Jaworski. Chciałem zapytać, czy to jest inicjatywa posła Jaworskiego, czy to jest inicjatywa partii? Nie, no to jest inicjatywa posła Jaworskiego, tak? Nie ma takiej opcji w tej chwili, czy takiego sposobu rozwiązania problemu zarządzania miastem Gdańskiem. Jeżeli społeczna jakaś inicjatywa będzie, być może ją poprzemy. My nie będziemy z taką inicjatywą wychodzić. A myśli pan, że to jest dobry pomysł na referendum w sprawie odwołania prezydenta Gdańska? No, referenda, jeżeli są, tak, to one same z siebie się nie biorą, tak? No, musi być jakieś niezadowolenie społeczne, tak? Jeżeli takie niezadowolenie społeczne no, znajdzie uzewnętrznienie w postaci inicjatywy referendalnej, pewnie ją poprzemy, tak? Ale na razie ja nie widzę takiej grupy, tak, która by chciała w tej chwili takie referendum organizować. Poseł Kazimierz Smoliński jest prawnikiem, więc pytanie do prawnika i do posła. Czy funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego będzie ponownie połączona? Bo przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość mocno krytykowała ten rozdział. Tak, naszym zdaniem trzeba połączyć te dwie funkcje, ponieważ rozdzielenie spowodowało, że prokuratura podlegała, czy prokurator generalny podlegał tylko premierowi, tak? No trzeba przyznać, że taka uniezależniła prokuraturę. Uniezależniła, to jest tylko pozorne uniezależnienie, dlatego że de facto doprowadziła do tego, że państwo jako instytucja nie ma wpływu na ważny element wymiaru sprawiedliwości. Bo podległość prokuraturze tylko i wyłącznie premierowi to jest fikcyjna, bo premier nie ma żadnych instrumentów osobistych. Musiałby osobiście to nadzorować. No nie ma takiej możliwości. I mieliśmy setki przykładów, kiedy prokurator generalny czy prokuratorzy prowadzący różne sprawy nie potrafili przyjść na posiedzenia komisji, nie potrafili przedstawiać Sejmowi jakichś sprawozdań. Przecież nigdy nie chodzi o indywidualne sprawy. Chodzi o system. I myśmy tych informacji nie mieli. No nie może być tak, żeby parlament czy rząd nie miał wpływu na funkcjonowanie prokuratury. No tak, ale doświadczenia, choćby dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości poprzednim pokazują, że prokurator generalny chciał mieć wpływ na poszczególne sprawy. To nie jest to, co pan mówi, że prokuratorzy nie przychodzą na posiedzenia komisji. To jest kwestia ewentualnie realizacji ustawy, tak? Jeżeli były jakieś niedociągnięcia, no to one powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w sprawach karnych, tak? Bo nadużywanie
funkcji prokuratora generalnego w stosunku do indywidualnych postępowań jest naruszeniem prawa. I jeżeli takie sytuacje miały miejsce, to one powinny znaleźć miejsce w postępowaniu karnym przeciwko takiej osobie. A ja nie znam takich spraw. A Zbigniew Ziobro nie naruszał takich zasad niewtrącania się jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny? Z prawnego punktu widzenia nie naruszał, dlatego że nie zakończyła się żadna sprawa, która została przeciwko niemu wytoczona, albo był umarzany, albo był uniewinniany. W żadnej sprawie nie został skazany, więc to wszystko były pomówienia. I mógłby być ministrem sprawiedliwości? No mógłby być. A będzie? A tego to nie wiem. Jest 10 lat starszy niż był 10 lat temu, więc też pewny już inny charakter ma i myślę, że mógłby tą funkcję sprawować. Byłby dobrym ministrem? Tego nie mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli będzie ministrem, będzie dobrym ministrem. Na pewno wszyscy ministrowie, którzy zostaną wybrani przez panią Beatę Szydło i Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, będą dobrymi ministrami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.